witam was serdecznie. Nie zapomniałem o was. Przed nami kolejny film z cyklu Trenuj z trenerem Żmiją. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Bardzo się już za wami stęskniłem. Jak widzicie, pogoda coraz lepsza. Pewnie już dawno trenowalibyśmy na boisku i byśmy się świetnie bawili. No ale póki co musimy poradzić sobie w ten sposób, że będziemy wciąż wykonywali ćwiczenia, o których będę wam opowiadał. Jak widzicie, nagrywam po raz pierwszy na ogródku, także mam nadzieję, że wy też możecie wyjść na ogródek. Jeśli nie dacie rady, bo nie macie ogródka, to mamy zawsze chociażby możliwość otwarcia balkonu albo pójścia z psem na spacer. A póki co pokażę wam ćwiczenia, które możemy wykonać zarówno w domu, jak i gdzieś na ogrodzie. Będziemy potrzebować czterech różnokolorowych kapsli, stożków właściwie. Będą one nam służyły w dwóch celach, ale zaczniemy jak zawsze od rozgrzewki. Naszą rozgrzewką będą ćwiczenia ogólnorozwojowe i nie tracimy czasu i walczymy. Rozpoczynamy oczywiście od krążeń kiłki w koło tułowia, w prawo i w lewo. Pamiętamy o tym, żeby to ćwiczenie wykonać w każdą stronę minimum 30-40 sekund. Myślę, że ćwiczenie już znamy, ale musimy spokojnie sobie rozpocząć. Drugie ćwiczenie, które wykonamy w ramach rozgrzewki i które będzie bardzo ważne, to oczywiście nasze ulubione podrzut kiłki, klaśnięcie i chwyt. Kto potrafi, może klasnąć kilka razy. A dla największych twardzieli szkoły futbolu oczywiście podrzut, przód, tył i chwyt. Na pewno sobie świetnie poradzicie. Pamiętamy, że każde ćwiczenie wykonujemy 3 serie po 90 sekund, czyli 1,5 minuty. I przystępujemy do pracy. Na razie będzie nam potrzebny tylko jeden stożek. Resztę odkładamy na bok. Kładziemy piłkę pod stopą i przetaczamy piłkę prawa, lewa, prawa, lewa. Z dwóch stron stożka przetaczamy piłkę na zmianę obiema nogami. I na razie tyle. Proste ćwiczenie, ale wymaga działania. Przetaczamy piłkę od palców do pięty. Hop. I paluszkami zabieramy od palców do pięty i paluszkami zabieramy. Widzicie? Paluszki, 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 paluszki. Bardzo ładnie mi tu śpiewają ptaszki. Na moim wielkim ogrodzie musiałem nawet przestawić rower, żeby była możliwość nagrania. Moje rancho troszeczkę nie pomaga, ale na pewno sobie poradzimy. Ok, mamy za sobą formę rozgrzewki. Następnie oczywiście nie zastąpiony nasz taniec piłkarza. Przekładamy piłkę nogi nisko nad piłką. Cały czas staramy się patrzeć do przodu. Nie obserwujemy piłki. Nogi lekko ugięte. Widzicie? Nie mam nóg prostych. Nie stoję prosto i nie przekładam prostej nogi, bo to mi nic nie da. Tylko mam lekko ugięte nogi. I na lekko ugiętych nogach cały czas pracuję. Zwróćcie uwagę, noga w kolanie jest ugięta. Super, świetnie sobie poradziliście. Rozpoczynamy działania. Dzisiaj będziemy doskonalili kolejny zwód. W ramach rozgrzewki oczywiście wprowadzimy piłkę dowolnie po całym możliwym terenie i staramy się zawracać. Czyli bierzemy piłeczkę za plecy. Hop, stawiamy na piłce paluchy, hop, i w ten sposób sobie działamy. Myślę, że sprawa nie jest dla was trudna, także pamiętamy o 3 seriach po 90 sekund. I na zakończenie musimy poprosić o pomoc mamę albo tatę. Jak wiecie, mamy 4 kolory, trener przygotował. Mamy zatem kolor żółty, czerwony, zielony i niebieski. Tak jest. Uwaga. Z
staramy się, aby ten kwadrat był jak największy. Mój kwadrat nie jest duży, bo nie mam za bardzo miejsca, ale myślę, że w pokoju też da się ustawić większy kwadrat. Stajemy na środku kwadratu i mała, albo tata, albo brat, albo siostra, albo kuzyn, ten kto z nami mieszka, to już wiecie, mówi nam, do jakiego koloru startujemy. Nie muszą to być stożki, mogą to być na przykład cztery samochody. Policja, straż pożarna, Ferrari i karetka. Albo na przykład koparka, wywrotka, nie wiem jaki jeszcze, spychacz i koparko-ładowarka, nie wiem. Dla dziewczyn mogą to też być wasze ulubione mascotki. Pamiętam, Kasiu, jak je przynosiłaś, patrzyły na nas, pracowały z nami, także mogą być też to maskotki. I na sygnał startujemy i dotykamy wybranego koloru, czyli mama albo tata, albo ktoś był czerwony, hop, dotykamy, wracamy. Cały czas staramy się być na nogach nisko, nogi lekko ugięte, pracujemy, żółty, hop, niebieski, hop, zielony, hop. I cały czas w ten sposób, w tej formie pracujemy tego ćwiczenia. Mamy 4 serie po 60. Ono jest męczące. Staramy się, aby ten kwadrat był większy. Nie powinien być większy niż 4x4. 4 metry na 4 metry. Obiektywnie byłoby to najlepiej. I w ten sposób byśmy mogli działać. Na zakończenie oczywiście forma żonglerki. Proponuję żonglerkę udem. Bardzo fajna żonglerka. Myślę, że na pewno już ją opanowaliście. Próbujemy 2 razy podbić. O, mi nie wyszło, zobaczcie. To nie jest takie proste. Teraz trenerowi wyszło. Muszę trochę potrenować. Będę trenował z wami. Trzymajcie się.